Polska ma małą szansę. Już tutaj mówimy o przegranej w słownych utarczkach z Niemcami, bo Żydom odszkodowanie zapłacili, a Polakom nie. No ale po prostu jeżeli Żydzi ginęli jak i Polacy na terenie Polski, no to chyba oczywiste i jasne, że to były niemieckie z tego samego powodu obozy zagłady nazistowskie, niemieckie. No tak, nazistowskie, niemieckie. Więc chociaż już teraz nazistowskie, niemieckie. Radio Konfita, proszę być z nami. Którzy zawsze muszą pamiętać o tym, że Polska to nie jest jakikolwiek sąsiad, tylko jednak państwo, które w niepowetowany sposób doznało krzywdy od narodu niemieckiego, więc też trochę inaczej należy się do Polski zwracać, trochę być może z większą wyrozumiałością i szacunkiem dla naszej niepodległości. Panie redaktorze, prezes PiS mówił w Krakowie, że konieczny jest proces odbudowy patriotyzmu, poczucia wspólnoty i dumy. No i wczoraj Polacy, między innymi na ulicach Warszawy, to poczucie wspólnoty i dumy z barw biało-czerwonych. Psychologia tłumu nie zawsze jest pozytywna. Manifestowali w sposób zgodny, solidarny i radosny, ale nie wszystkim takie oto marsze się podobają, a w prasie zagranicznej, w niektórych mediach zagranicznych pojawiają się dziś komentarze, że oto ulicami Warszawy przelała się fala nienawiści, fala nazizmu, fala ksenofobii. Jak pan reaguje, słysząc tego rodzaju komentarze w mediach zagranicznych? Choć nie tylko, bo również i w Polsce się one pojawiają. Tak, to prawda, niestety również w Polsce. Myślę, że należy rozgraniczyć dwie rzeczy. Znaczy tak, uczciwość intelektualna wymaga, i nie tylko intelektualna, jakakolwiek uczciwość wymaga tego, żeby powiedzieć, że niestety między innymi na Marszu Niepodległości znalazły się grupy faszyzujące czy wprost rasistowskie i ksenofobiczne. Nie powinno takich grup być. Powinny one zostać albo wyproszone, albo organizatorzy powinni się w sposób wyraźny od takich ludzi odciąć, którzy po prostu robią czarny PR. No i tu właśnie druga sprawa, jednak masy osób, większości osób, które nie przyszły z jakimiś rasistowskimi pobudkami, tylko ze względu na patriotyzm. No i to jest dzisiaj tragedia tych wydarzeń w takim sensie medialnym, że tych kilkaset być może osób, no po prostu mówiąc dosadnie, idiotów, robi taką markę dziesiątkom tysięcy normalnych rodzin, często młodych, a często i również starszych uczestników no właśnie tych obchodów Marszu Niepodległości. I potem na przykład doradca Hillary Clinton wrzuca tweeta, który jest podawany chyba 8 tysięcy razy, że oto ulicami Warszawy idzie 60 tysięcy nazistów. I dokładnie używa takich słów, 60 tysięcy nazistów. Nawet autor artykułu, na który się powołuje z Wall Street Journal, pisze, że no, to jest jakieś nieporozumienie. W jaki sposób można określić grupowo odpowiedzialność wszystkich ludzi za... Polska Rucha przegrała w Ameryce i jeszcze ona szaleje? Kłamstwo? No to Żydzi kłamią. To przecież jest oczywiste. Skoro zabili Jezusa, oni by Jezusa nie zabili, żeby nie skłamali. No to przecież. Zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, trzeba coś wcześniej myśleć. W Polsce naziści nie jedno. Tysięcy przechodzą przez sądzie też każdy, kto ma dowody jednej osoby, drugiej się bierze pod uwagę. Nie jedno. A wielu ludzi bezrefleksyjnie również w Polsce no, po prostu podaje taką narrację, która jest dla naszego państwa szkodliwa. No właśnie, chyba te komentarze, panie redaktorze, pojawiające się w naszym kraju bolą najbardziej. Ale tylko ta baba? Jako żywo, ona coś czuje, bo ona chciała często za tymi Żydami się wstawić, proszę państwa. To zabili Jezusa. Za tymi Żydami się chciała wstawić, że Polska się nie wierzyła jako to majątek. Majątek. Natomiast ponad 50 tysięcy osób, cała reszta, cała masa dopinguje fantastycznie swoją drużynę. I oczywiście w mediach przede wszystkim uwypuklany jest taki oto przekaz, że na stadionie Burdy zamieszki i też jest to przy okazji taki kamyczek rzucany w stronę tych pozostałych osób, które pojawiają się na stadionie, że one będąc tam niejako dają przyzwolenie tej niewielkiej reszcie i solidaryzują się z hasłami wygłaszanymi przez tę grupę. Myślę, że tutaj odpowiedzialność zbiorowa w tym przypadku to jest bardzo zła ścieżka komentarza takich oto wydarzeń. To jest pułapka intelektualna, w którą wpada
wszyscy, bo przecież równocześnie można użyć takiego argumentu, że skoro ludzie manifestują na marszach KOD-u, a jeszcze nie tak dawno temu robili to masowo, już ze świadomością tego, kim jest Mateusz Kijowski, jakie ma problemy z alimentami, to czy znaczy, że przyzwalają na oszustwa alimentacyjne? Nie, w większości to normalni ludzie, też patrioci, inaczej patrząc na własną politykę. Tak samo, czy ludzie, którzy idą pewnie z jakąś tam reprezentacją niewielką faszystów, ale jednak w ogromnej masie po prostu z pobudek patriotycznych są faszystami? Oczywiście nie. I tak samo zapewne środowiska muzułmańskie nie są reprezentowane i nie są określane przez ekstremistów. I w każdym takim przypadku trzeba bardzo spokojnie analizować fakty i bardzo uważać z uogólnieniami, bo ta sama broń, którą wykorzystujemy czasami jako taką heurystykę intelektualną przeciwko jakimś grupom, może być prędzej czy później użyta, no na przykład tak jak teraz obserwujemy przy Marszu Niepodległości. I zawsze będę powtarzał, że to jest uogólniać. Po prostu nieuczciwe intelektualnie. Zawsze uogólnienie grona ludzi, że tak dużego, kilkudziesięciotysięcznego, przez pryzmat ekstremistów, tak jak w przypadku kibiców, no będzie szkodliwe dla tej normalnej większości. Widzieliśmy, że Real Madrid grał w Warszawie przy pustych trybunach z Legią i kto ponosi odpowiedzialność? Oczywiście pewnie kilkudziesięciu idiotów, tylko przykro, że cierpią z tego powodu normalni ludzie, którzy nie mieli takich intencji. No i to jest jakiś, być może by był najgorszy epilog tego Marszu Niepodległości, gdybyśmy sobie niestety dali wmówić, że Polacy to jest kraj, który, że Polska to jest kraj, który przyzwala na nazizm. Nie jest. Dlatego od rządu bym wymagał, żeby jednak się w sposób bardziej stanowczy wypowiadał przeciwko takim hasłom, właśnie po to, żeby uniknąć w przyszłości takich oskarżeń. No tutaj niestety czasami jest takie mówienie, że no nie widziałem tego transparentu, nie wiem, trzeba to zbadać. Nie, kiedy był transparent o białej, czystej rasowej Europie, trzeba powiedzieć wprost, że na to nie ma żadnej tolerancji, na takie poglądy i wtedy można już się zupełnie w sposób taki uczciwy bronić przeciwko oskarżeniom o nazizm całej grupy i wykazywać, że to jest fake news i to jest absurd. Tylko właśnie jedno pociąga drugie. Najpierw trzeba uczciwie potępić to, co jest do potępienia, a potem można mówić wprost, że ludzie, którzy nazywają ten marsz marsza nazistów, po prostu kłamią i wymagać od nich sprostowania. No tak bym na miejscu polityków argumentował, natomiast jako publicysta, no po prostu ja tak się staram pisać i myślę, że to jest jakaś taka narracja, która no i jedno i drugie dostrzega, ale inaczej poprawnie rozkłada akcent. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Marcin Makowski, do rzeczy. Wirtualna Polska był gościem Gorącego Tematu. Dziękuję. Gorący temat. A już teraz przedstawiam naszego gościa, którym jest były sędzia, mecenas Adam Tomczyński. Witam, dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No, porozmawiamy o tych, którzy w czasach PRL-u skazywali opozycjonistów i nadal wydają wyroki w Sądzie Najwyższym. Pisała o tym ostatnio Gazeta Polska codziennie. Na czwartkowej wokandzie sprawy karne Wydziału II w Sądzie Najwyższym rozpatrywali Waldemar Płóciennik, Dorota Rysińska i Jan Bogdan Rychlicki. Cała trójka ma w życiorysach swoich niechlubne epizody. W czasach PRL-u sędzia Płóciennik skazał m.in. zmarłą w 2003 roku działaczkę opozycji Zofię Pietkiewicz, która przed sąd trafiła za udział w manifestacji przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Koszalinie. Usłyszała wówczas wyrok 8 miesięcy więzienia i została osadzona w zakładzie karnym w Bydgoszczy. Została także zwolniona z pracy. Dlaczego, panie mecenasie, takie osoby nadal orzekają i to w składzie Sądu Najwyższego? To jest bardzo dobre pytanie. Jeszcze chyba prostsza jest odpowiedź na to pytanie. Dlatego, że żeśmy nic nie zrobili, albo zrobiliśmy bardzo niewiele w roku 1991, żeby Sąd Najwyższy, ale także każdy inny sąd, oczyścić z takich osób, które kiedyś orzekały tak jak sędzia Płóciennik. 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności za uczestnictwo w manifestacji antyrządowej zapewne, ale prodemokratycznej przecież, to nie upoważnia pana sędziego do zasiadania w Sądzie Najwyższym już w demokratycznym państwie. A tam jeszcze dość nieprzyjemne jest uzasadnienie, które wtedy sędzia
udział pół dziennik napisał, bo on tak bardzo podkreśla ten wzór państwa, jakim było to państwo komunistyczne, te całkowicie nieusprawiedliwione i o dużym stopniu społecznego niebezpieczeństwa działania działaczki Solidarności, która ośmieliła się chyba, nawet jeśli dobrze pamiętam, odrzucić pojemnik z gazem w kierunku policjantów na manifestacji. No musimy sobie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Czy państwo komunistyczne do roku 1989, może do 1990, było państwem demokratycznym, czy nie? Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista. To nie było państwo demokratyczne, a mimo to niektórzy sędziowie bronili tamtego państwa różnymi metodami, często takimi bardzo niesympatycznymi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to jest sędzia. No więc jeśli sędzia służył niedemokratycznemu reżimowi, to nie powinien służyć w demokratycznym państwie polskim, a my tego nie zrobiliśmy. Według mnie to w ogóle już należność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przez sędziego tak naprawdę przekreśla możliwość jego orzekania po 89 roku. Bo to nie o to mi chodzi, że ja potępiam wszystkich tych, którzy byli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie, nie, nie. To różne były przyczyny, różne były powody i nie każdy musi być nieskazitelny. A sędzia musi być nieskazitelny. I dlatego, jeśli ktoś już służył obcemu, służył niedemokratycznemu państwu, a pośrednio także obcemu mocarstwu, to nie ma dla niego miejsca w Sądzie Najwyższym. No i co zastanawiające, panie mecenasie, no to nie jest przypadek jednostkowy. Analiza tak. Szybka tego artykułu w Gazecie Polskiej codziennie upewnia nas w takim oto przekonaniu, że tych sędziów jest więcej w Sądzie Najwyższym. Pajęczyka się rozrosła. Jeszcze nazwiska Doroty Rysińskiej, Jana Bogdana Erchlińskiego. Bóg jeden raczy wiedzieć, ile sędziów z podobnego rodzaju przeszłością jest w innego rodzaju instytucjach sądowych. Na adres ale ponieważ w Konstytucji nie było napisane, że nie wolno
orzekać wstecz, to ci sędziowie mieli obowiązek zastosować te przepisy. A nawet w prawie socjalistycznym, w prawie PRL-u, pierwszy artykuł kodeksu karnego mówił, nie ma przestępstwa, jeśli czyn został popełniony w chwili, kiedy ustawa nie obowiązywała. I według mnie automatycznie wszyscy sędziowie, którzy tak orzekali 13 grudnia, powinni a. zostać wyrzuceni z zawodu po 1989 roku, b. powinny im zostać odebrane wszystkie przywileje emerytalne związane z sądzeniem. A to się nie stało i to się tak za nami wlecze, wlecze, wlecze od 27 lat. Gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości, jeśli oczywiście się dokona, być może zmieni ten stan rzeczy. Pytanie, jak szybko tego rodzaju reformy w naszym kraju się pojawią. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem gorącego tematu był były sędzia mecenas Adam Tomczyński. Dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Reklama. Dni otwarte w salonach Skody uważam za otwarte. Od 17 do 19 listopada w czasie dni otwartych w salonach Skody czekają na siebie nowości rocznika 2017 z opustem nawet do 15 tysięcy złotych. Na przykład Skoda Octavia do 8 tysięcy złotych taniej. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Skody. 17-19. 4 minęła 15.30. Informacje dnia. Dorota Wojtalczyk. 100 tysięcy chrześcijan ginie co roku z powodu wiary. Podaje papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie. Co dziesiąty jest represjonowany. Pod hasłem Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Kościół katolicki w naszym kraju obchodzi 9. Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym. W parafiach w całej Polsce wierni modlą się o pokój na świecie, także o przestrzeganie wolności religijnej. Trwa również zbiórka pieniędzy na wsparcie, jakie dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie organizuje Polska Sekcja Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Do naszego kraju przyjechał biskup Antoine Szbir z Tartus w Syrii. Minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w tym kraju. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci, mówi biskup. Pope Francis has already said... Papież prosi chrześcijan na całym świecie o pomoc uchodźcom. Moim zadaniem zapraszanie Syryjczyków, aby zamieszkali w Europie, to bardzo zły pomysł. Powinni zostać w swojej ojczyźnie i tam należy kierować wsparcie. Syryjczykom bardzo trudno przychodzi zaakceptować wasze wartości. Biskup Szbir jest wdzięczny za modlitwę i pomoc materialną z Polski. Jak podkreśla, w Syrii Kościół pomaga nie tylko chrześcijanom, ale też wszystkim potrzebującym. Od 1 stycznia przyszłego roku rodzice wszystkich dzieci zameldowanych w Suwałkach będą mogli być zwolnieni z opłat za przedszkola, postanowiły władze miasta. Opiekunowie będą płacić tylko za wyżywienie. Poza zameldowaniem warunkiem skorzystania z tego zwolnienia będzie odprowadzanie podatku. Wprowadzenie nowej ulgi to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do suwalskich przedszkoli. To kolejny element polityki prorodzinnej naszego miasta, mówi prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Do tej pory taką ulgę mieli rodzice 3-latków i 4-latków, pod warunkiem, że nie ukończyli 35 lat. Od nowego roku kryterium wieku nie będzie brane pod uwagę, a zwolnienie z opłaty ma dotyczyć rodziców wszystkich przedszkolaków. Świerk z Puszczy Romnickiej w drodze do Watykanu. Bożonarodzeniowe drzewko, które jest darem dziękczynnym kościoła w Polsce dla papieża Franciszka, wyruszyło z Ełku. Biskup diecezji ełckiej Jerzy Mazur dziękował wszystkim zaangażowanym w przekazanie drzewka. Choinka już jest w drodze z Mazur do Watykanu. W naszej diecezji są kapłani, którzy na czele z księdzem kanclerzem, ekonomem, księdzem dyrektorem Caritasu, którzy odpowiadają za całą logistykę, aby i program, i cały transport do Watykanu jak najlepiej przebiegał. I wszystkim wyrażam słowa wielkiej wdzięczności. Świerk ma dotrzeć do Watykanu za 10 dni. Drzewo liczące 65 lat będzie głównym elementem świątecznej dekoracji na placu Świętego Piotra. Ideę stawiania choinek na tym placu zapoczątkował święty Jan Paweł II. Było to w 1982 roku. Choinka z Ełku jest drugim takim darem z Polski. W 1997 roku w Watykanie stanęło drzewko jako dar od polskiej górali. Polskie Radio 24.
Słowem wszystko. Ludzie gospodarki. Karolina Mózgowiec, to jest audycja Ludzie Gospodarki. Dziś wyjątkowi goście, doktorant genetyki i marketingowiec, którzy po godzinach zajmują się produkcją czekolady. Podobno najlepszej w Polsce, ale o tym jeszcze powiemy. Jakub Piątkowski i Krzysztof Podsiadło z firmy Jakub Piątkowski Czekolada. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Ile dokładnie osób stoi za Waszą produkcją czekolady? Jesteście we dwóch, czy ktoś jeszcze? Bo jak rozumiem, podział jest następujący. Pan Jakub jest inicjatorem, odpowiada za koncepcję, za wyrób czekolady. Pan Krzysztof za wygląd, opakowanie, sprzedaż. Czy ktoś jeszcze jest? Przyznam szczerze, że zaczęliśmy ode mnie i powoli rozwijamy się tak, że dołączył Krzysztof. W tym momencie na produkcji mamy jeszcze jedną osobę, która nas wspiera w pełnym etacie. I w przyszłym roku myślę, że będziemy już rozwijać kolejne działy, czyli rozbudujemy produkcję, planujemy tutaj zatrudnienie przynajmniej jednej osoby, to jest jakby po mojej stronie wsparcie i myślę, że będziemy też starać się wesprzeć Krzysztofa w jego działaniach, czyli przynajmniej jedną osobę, która wspomoże nam tą drugą stronę, czyli sprzedaż. Na chwilę obecną działamy w trójkę. Powiedziałam na początku, że zajmujecie się tym po godzinach, bo faktycznie macie inne zajęcia. Pan Jakub jest doktorantem genetyki, Krzysztof jest dyrektorem sprzedaży w jednej z największych firm produkcyjnych. Czy w takim razie wyrób czekolady to bardziej hobby czy biznes? I kiedy znajdujecie na to czas? To chyba bardziej zamiłowanie i taka przyjaźń z czekoladą, którą nawiązał Jakub. A z kolei ja, dołączając do zespołu, wspomogłem tą inicjatywę swoją wiedzą i doświadczeniem. Zresztą my zawsze śmiejemy się gdzieś w żarcie, że to jest takie połączenie kunsztu i warsztatu Jakuba z moim niewielkim doświadczeniem i moją skromną osobą. No my cieszymy się z tego. Ja nie ukrywam, że dla nas jest dużą wartością to, że to nie jest inicjatywa, która w głównym swoim zamiarze ma przysporzyć korzyści nam finansowych. Jakby to mamy ten komfort i możemy sobie pozwolić na taką pewną nonszalancję w tych działaniach naszych i w rozwijaniu tak naprawdę produktu, nawet niekoniecznie sprzedaży, co produktu, inicjatywy, całej filozofii, na której chcemy oprzeć naszą pracownię. I to, że zawodowo czynnie zajmujemy się zgoła innymi branżami, no pozwala nam na taki komfort. Także wydaje nam się, że dzięki temu jest więcej serca i pasji niż takiego, kolokwialnie mówiąc, biznesu. Ale zaznaczyć też należy, że staramy się przejść tą granicę pomiędzy pasją i rozwijaniem produktu samego w sobie i budować mocną polską markę, rozpoznawalną w Polsce i taką, która też zaznaczy się na arenie międzynarodowej. Także wizją tego, co robimy, jest dostarczanie jak najlepszego produktu dla naszych odbiorców, ponieważ no, bawi nas ta codzienność przebywania na produkcji, codzienność tego, że wytwarzamy coś od początku, nadajemy temu kształt i chcielibyśmy no, budować na tym. Więc to też jakby nie zamykamy się tutaj w tej sferze hobby, tylko wychodzimy naprzód. Też to, o czym ja mówiłem na początku, że będziemy starać się rozbudowywać poszczególne działy, tak? Że chcemy troszkę zwiększyć produkcję. Chcemy też wprowadzić ludzi w temat czekolady jako taki, bo to, czym my się zajmujemy, to warto zaznaczyć, że nie jest to odtwarzanie czy zmienianie kształtu gotowego produktu, tylko my wykonujemy tą pracę od samego początku, produkujemy bezpośrednio z ziarna, co jest dużo bardziej wymagające, jest to dużo trudniejsze, ale też daje więcej kontroli nad całym produktem i jest dużo przyjemniejsze. Także tak to myślę widzimy. A kiedy znajdujecie panowie czas na czekoladę? Przede wszystkim pan, czas na wyrób czekolady. No właściwie dosyć już sporo czasu spędzam przy produkcji, muszę przyznać. Jestem jeszcze pracownikiem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Już ten etat tam mam dość mocno ograniczony. Także tutaj właśnie, no jest to wyzwanie, ale no da się to zrobić. A czym dokładnie pan się zajmuje w szpitalu?
Pracuję w pracowni badań genetycznych Kliniki Endokrynologii i zajmuję się wykonywaniem oznaczeń genetycznych pacjentów endokrynologicznych i onkologicznych. W takim razie w jaki sposób to się stało, że pan zajął się produkcją czekolady? Zainteresował się w ogóle produkcją czekolady? Moim marzeniem zawsze było otworzenie biznesu i zmaganie się ogólnie z tym, co nazywam biznesem, z wyzwaniami biznesowymi, rozwiązywanie zagadek i rynku, ale przede wszystkim to, co chciałem zrobić, to zacząć coś produkować. Produkcja była jakby tym, co mnie bardzo pociągało i zresztą dalej tak jest. Czekolada paradoksalnie jest dosyć zbliżona do tych zagadek, które rozwiązuję na co dzień w laboratorium, ponieważ jest tam dużo zagadnień takich metodologicznych, które trzeba rozwiązać, aby ten produkt wytworzyć w sposób nadzwyczajny. Bo już to, co jest dobre, nas nie interesuje. Nas interesuje właśnie nadzwyczajność tego produktu i nie jest to łatwe, ale jest to możliwe do osiągnięcia przy odrobinie właśnie kreatywności, otwartości, umiejętności odnalezienia się w niecodziennych sytuacjach, ponieważ przeważnie jak myślimy o czekoladzie, to mamy wyobrażenie jakiejś dużej, zamkniętej fabryki, w której utajnione są wszelkie procesy. Raczej wydaje nam się, że za rozpoczęcie działalności w sferze produkcji na przykład czekolady jest niemożliwe. A okazuje się, że przy sporych chęciach wszystko da się zrobić. Także już naprawdę całkiem nieźle nam idzie, myślę, bo nasza przepustowość może nie jest największa, ale teraz miesięcznie jesteśmy w stanie wyprodukować około 1 tonę 200 kg czekolady. Także to już jest naprawdę całkiem rozsądny wynik, myślę. A na tabliczki, jakbyśmy to przeliczyli? Przyznam szczerze, że nie wszystko sprzedajemy w tabliczkach, a na tabliczki, coś musimy to podzielić przez 50 gram. No dobrze. Pozostawiamy naszym słuchaczom. Jak wyglądały te początki? Czy one były trudne? Ta pierwsza czekolada, którą pan zrobił sam. Czy może zanim pan zrobił pierwszą czekoladę, to trochę czasu minęło? Czy były trudne? Były bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne, dlatego że bardzo tutaj właśnie przyjemne. Trzeba było wykorzystać bardzo trudne w laboratorium. Bardzo przyjemne. Czyli umiejętność cierpliwość. Bardzo przyjemne. Ten warsztat metodologiczny trzeba wykorzystać. Trzeba się było zastanowić, w jaki sposób to zrobić, jakiego surowca użyć, jak na przykład wypalać ziarno, jak długo należy je mielić, jakiego cukru użyć, bo nie jest to też oczywistą sprawą. Do naszych tabliczek wykorzystujemy na przykład cukier trzcinowy, co jest dosyć niezwyczajne, ponieważ ten cukier jest po prostu drogi. Więc wiele osób decyduje się iść na skróty i użyć innego surowca. My tak nie robimy. Staramy się zawsze wykorzystywać to, co najlepsze, bo to, co chcemy dać, to wyjątkowy smak samego produktu. To nas interesuje. A jeżeli chodzi o tą pierwszą tabliczkę, to wyjątkowo zaskoczyło mnie to, ponieważ odniosła całkiem duży sukces u moich znajomych. Pamiętam, że szliśmy wtedy w góry i ja wziąłem te wyprodukowane przez siebie pierwsze tabliczki, nie mówiąc nawet swoim znajomym, że ja jestem ich producentem i po prostu poczęstowałem ich, byłem ciekaw ich reakcji. Dostały przyjęte bardzo pozytywnie, także bardzo fajna sprawa. A kiedy to się zaczęło dokładnie? Ile lat temu? Firmę otworzyłem na początku 2016 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to był styczeń, koniec stycznia. A pan Krzysztof dołączył kiedy? 2017 rok i chyba też styczeń, o ile ja dobrze pamiętam. To my też w dość nietypowych okolicznościach się spotkaliśmy, ponieważ ja tak naprawdę byłem klientem jaką pan, znaczy z racji tej, że interesowałem się tym światem czekolady. To też tak patrzyłem na to okiem naszej tutaj polskiej produkcji czekolady i to tego, że my tak naprawdę na światowej arenie, tej międzynarodowej arenie profesjonalnych czekolady. Do tej pory na światowej arenie. Trafiłem na informację o Jakubie i o tym, że jedna z tabliczek wyprodukowanych przez Jakuba zdobyła chyba jedną z najbardziej prestiżowych nagród na świecie w konkursie Academy of Chocolate w Londynie. Zadzwoniłem do Jakuba z informacją, z gratulacjami, z informacją, że jest ktoś taki, kto w zaciszy domowej swojej pracowni w zasadzie w niespełna rok potrafił stworzyć produkt, który już wybił się ponad to, co do tej pory było produkowane na rynku polskim. I chyba w jednej rozmowie do wspólnie mnie do takiego i czy ten kotek, co to będzie? Złapaliśmy wspólny mianownik, który potem po pierwszym spotkaniu okazało się, że
że są pewne potrzeby, że być może moje doświadczenie, ja pracuję od kilkunastu lat z dużymi firmami i zajmuję się kwestiami sprzedażowymi, handlowymi. Również mam doświadczenia związane ze swoją działalnością i z inicjatywami, w których uczestniczyłem. I połączyliśmy chyba skrajne kompetencje na dzień dzisiejszy. Tak, to w finanse. Zwiększyć nie są złe. Związane z mocami produkcyjnymi, czyli z wydajnością, jak i poszerzyliśmy park maszynowy. No co też jest rzeczą ciekawą, bo niektóre urządzenia są tak naprawdę naszego pomysłu i wykonywane przy naszym współudziale, bo to nie jest tak do końca, że wszystko można kupić na wolnym rynku i że to jest tak powszechnie dostępne, a przynajmniej w takim wydaniu, w jakim my chcielibyśmy, aby te urządzenia działały. Także niektóre urządzenia sami modyfikujemy. Jedno w zasadzie zaprojektowaliśmy i wspólnie z naszym przyjacielem powstał pewien młynek, który na dzień dzisiejszy nam bardzo dużo pomaga i usprawnia pracę. I tak to się chyba zaczęło. Tak to się zaczęło. Moja przygoda z Jakubem, nasza wspólna przygoda związana z czekoladą. Powstało kilka nowych pomysłów. Powstała nowa grupa produktowa tak naprawdę w tym roku związana z czekoladą dedykowaną do wyrobów cukierniczych, dla cukiernictwa. W przyszłym roku już prace trwają i jesteśmy w fazie prototypowych rozwiązań związanych z czekoladą płynną do spożycia na gorąco. Mamy parę pomysłów, o których na razie nie chcielibyśmy otwarcie mówić, ale plany na rok przyszły mamy ambitne. Chcielibyśmy również na rynku międzynarodowym poinformować o swoim istnieniu, o tym, że udało nam się do tej pory zdobyć kilka medali, bo na dzień dzisiejszy mamy w posiadaniu 6 medali Academy of Chocolate Awards i chyba to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to tegoroczne 2 laury nagrody Great Taste. I o tyle to jest ciekawa nagroda, że jest przyznawana w branży spożywczej. To jest brytyjska akademia, to Great Taste, dosyć znana marka tamtejsza. Napływają właściwie zgłoszenia z całego świata, limit zgłoszeń na dany rok to 12,5 tysiąca zgłoszeń, więc konkurencja jest całkiem spora. I właściwie od czekolady przez każdy właśnie spożywczy wyrób, jaki można sobie tylko wyobrazić. Można nawet zaparzyć kawę i przynieść im do oceniania. Także było to spore wyzwanie, dosyć ciekawy konkurs, dlatego że właśnie sędziowie nie są jakby sfokusowani, skoncentrowani wyłącznie na czekoladzie. To są ludzie, którzy zajmują się krytyką taką jedzeniową, więc to dla nas było duże wyróżnienie, że udało się zdobyć jedna z naszych tabliczek, zdobyła 2 gwiazdki na 3, więc to już jest naprawdę całkiem niezły wynik. No i co ciekawe, można w 2 zdaniach opowiedzieć, jak to wygląda, ponieważ jakby cały konkurs, zarówno Academy of Chocolate, jak i konkurs Great Taste opiera się na tak zwanych ślepych próbach, czyli dostarczamy tak naprawdę surowy produkt bez opakowania, bez identyfikacji. Oceniana jest tak naprawdę nie tylko, oceniany jest nie tylko smak, ale i wygląd, kwestia szklistości, połyskliwości produktu, łamliwości produktu, smaku całego bukietu i tego, jak ten smak pracuje. I akurat Great Taste ma w zwyczaju oceniać produkt przez kilka stolików. Znaczy są stoliki sędziowskie, w których mniej więcej 3 sędziów ocenia niezależnie daną próbę. Cały pierwszy etap to jest wypadkowa z 3 takich stolików sędziowskich i dopiero w drugim etapie są przyznawane laury czy wyróżnienia, więc my oczywiście te wszystkie wyniki oceny sędziowskie dostaliśmy, bo procedura polega na tym, że każdy medalista otrzymuje również te wyniki i oceny sędziowskie. To chyba dla nas było równie istotne, jak sam fakt tego, że nasz produkt został nagrodzony, ponieważ też mogliśmy poznać opinię ekspertów, w jaki sposób oni odbierają tą czekoladę i odbierają ten produkt. Do tej pory ta pula 6 medali Academy of Chocolate i 2 Great Taste powoduje, że chyba w naszej dziedzinie jesteśmy jedyną firmą, która może poszczycić się takimi osiągnięciami. A czym różni się taka zwykła sklepowa czekolada od waszej? Pewnie powiecie, że wszystkim. Bynajmniej. Ideą tego, co robimy, jest tak naprawdę nie odbieganie zbytnio od natury. Smak czekolady, wielką ideę, podobnie jak smak kawy, trzeba będzie zrezygnować. Ziarno z dostarczania sądowi takich tych dokumentów. Znajdujemy w gotowym produkcie. 3 egzemplarza, na przykład kopie, roślin, tego co się pisało. Kółko to samo. Na
na przykład kakaowiec. Absolutnie nie. Z tego, jaka jest gleba i co dzieje się w otoczeniu. Jeżeli cały proces i zbioru, i dalszej obróbki zostanie wykonany w sposób prawidłowy... Niech Żydowa wie, że świadkowie Jehowy po sądach nie chodzą. Niech wie. Oprócz charakterystycznego smaku czekolady... No hama, na siłę, za wszelką cenę. Mówią z uporem maniaka. Połba, połba. Komunistycznie. Aromatów, takich nie. Jak na przykład świadkowie Jehowy po sądach nie chodzą. Ziemistość nawet czasami. Możemy to dziecko wie, że to jest zło. Dymu, w zależności od tego, jakie to ziarno będzie. Chodzić po sądach. Dziecko robimy, wie, ale wiesz, tego, co dla pieniędzy człowiek zrobi wszystko. Półce, jest przede wszystkim jakość ziarna, które... Hitler Polskę napadnie, a Niemiec nie chce odszkodowania wypłacić. Wybieramy tylko te odmiany, które klasyfikowane są jako tak zwane fine flavor, tak? Czyli mówimy tutaj o czymś, co ma wyjątkowy smak. Upraw kakao jest bardzo dużo. Przeważnie jesteśmy przyzwyczajeni do smaku czekolady zrobionej z ziaren z północno-zachodniej Afryki. To może być Wybrzeże Kości Słoniowej, to może być Ghana lub państwo ościenne. Zresztą to czekolada, która jest bardzo przyjemna. Czekolada. Ale ten smak jest prosty. Jest orzechowy, przyjemnie, ciepły i prosty. My chcemy czegoś więcej. Chcemy dużo bardziej bogatego bukietu. Chcemy, aby nasza czekolada była zjadana w sposób cierpliwy. Zagrywamy w niej czas. Nam się ale przy nie produkcji. Czekolady. Chcemy, żeby naszym klientom i osobom, które jedzą, to co z nami zrobiliśmy, też śpieszyło się w trakcie jedzenia. Na tym właśnie polega jakby magia naszego produktu, tak? Jest tam, zamykamy w nim czas. A skąd sprowadzacie ziarna? Oj, właściwie z całego świata. Od Madagaskaru przez Republikę Dominikany. Mamy ziarna z Brazylii, mamy ziarna z Hondurasu, z Nikaragui, z Gwatemali, ale korzystamy też ze wspomnianych przeze mnie ziaren z Wybrzeża Kości Słoniowej. Jesteśmy w stanie zrobić naprawdę świetną czekoladę z tak popularnych przecież ziaren. Jest to też ciekawostką naszej produkcji. Wykorzystujemy ten sam materiał, ale końcowy produkt, który dostajemy, no jest radykalnie inny od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. A w waszym przypadku jak długo trwa produkcja? No tak naprawdę to należałoby podzielić produkcji na dwa etapy, bo jest etap tworzenia czekolady, tworzenia smaku i ten etap trwa zwykle od kilku tygodni do kilkunastu tygodni. I możemy podać przykład tabliczki z ziaren Honduras, która tak naprawdę trzykrotnie zmieniała swoją strukturę, swój smak i zanim trafiła na konkurs i zdobyła jedną właśnie z nagród Great Taste. I to jest ten chyba najprzyjemniejszy etap. No my staramy się nie kosztować, nie próbować innych czekolad, nie jadamy innych wyrobów i jakby po to, aby gdzieś nie sugerować się innymi smakami, nie, aby ten nasz smak, który chcemy oddać, nie był skażony czymś, co gdzieś nam utkwi w głowie. Natomiast potem sama produkcja, to w zależności również od typu ziarna, od procesu mielenia, palenia, od jakby całego cyklu, ale no to powstaje kilkadziesiąt godzin. No, sam proces mielenia to jest co najmniej 20-24 godziny, także to nie są tabliczki, które powstają w sposób przemysłowy w fabrykach w przeciągu kilkunastu minut czy sekund, tylko począwszy od przygotowania ziarna, my to ziarno ręcznie selekcjonujemy. Cały proces jest tworzony ręcznie. Znaczy nie ma na chwilę obecną procesu przy tworzeniu tabliczki, który nie byłby procesem, którym ręcznie jest przez nas nadzorowany. Skończywszy na pakowaniu, również tutaj Jakub długo szukał odpowiedniego opakowania dla tych czekolad. Chcielibyśmy, aby to opakowanie było równie wyjątkowe jak smak, jaki czekolada daje. Więc też korzystamy z jednej z włoskich manufaktur, która przygotowuje papier. No też w bardzo ciekawej technologii i chyba jako jedna z nielicznych w produkcji papieru stosuje tak zwane napylanie szczerego złota i ten papier, który my stosujemy, jest papierem, który w tej technologii jest wykonywany, więc posiada ślady złota, które w procesie napylania są nanoszone. Również ten proces jest nieautomatyzowany. My wykonujemy go ręcznie. Każda tabliczka jest sygnowana ręcznie nanoszoną datą przez nas. Stworzyliśmy pudełko, bo kolejnym etapem było stworzenie opakowania do czekolad, opakowania zbiorczego. Korzystaliśmy z pomocy jednego z projektantów, czy designerów. Skończyło się na tym, że sami stworzyliśmy też w
wzór opakowania wytworzyliśmy cały boks, który również tak jak czekolada, jako wspominał, że ta czekolada oddaje różne smaki. My tak naprawdę wydobywamy ten smak z ziaren. Boże. Najpierw pozyskujemy odpowiednie ziarna, a potem cały proces polega na tym, aby w pewien umiejętny sposób wydobyć smak, bo to jest trochę jak z perfumami, w których jest ta nuta bazy, jest inne otwarcie, mamy w czekoladzie otwarcie, mamy nutę główną, mamy inny finish. My bardzo chcielibyśmy, aby z równą pieczołowitością, jaką my wkładamy i sercem w produkcję, ktoś, kto będzie kosztował naszego wyrobu, aby zastanowił się i niespiesznie zastanowił się nad tym, jak ta czekolada pracuje i że ona naprawdę potrafi nas zaskoczyć i potrafi oddać ten smak w taki nieoczekiwany sposób. My trochę z zazdrością patrzymy na inne branże, w których ta świadomość jest na dużo dalszym poziomie. Natomiast ta branża czekoladowa jeszcze u nas w Polsce... No przerywa tam u ciebie coś oczywiście szargane, rzucane, poruszane. No. Nic nie słyszę. Aby pokazać, że jednak to jest bardzo ciekawy produkt. A dlaczego mówicie, że to jest wasze najdroższe hobby? Czy to znaczy, że... No właśnie, co z zyskami? Bo ciebie nie słychać, bo to jest coś przerwane. Jaką zaszczepkę koloru? No zyski oczywiście ale długa? Jakieś są, natomiast no śmiejemy się oczywiście, są to żarty, jeżeli chodzi ja mam o to hobby, ale to jest to, o czym mówiliśmy na początku, że zaczęło się to wszystko trochę jako zobaczę, hobby, ale to, a teraz żeby to było, krok to by to po było. Przekuwamy w hobby, w biznes. A nie zapominając o tym, od czego się zaczęło, bo nie można o tym zapominać. A jakiego formatu? Takie pół formatu od chcemy wytwarzać jak najlepszej jakości produkt i myślimy przede wszystkim o naszych klientach, bo przecież robimy to dla nich. Chcemy ich zaskakiwać, chcemy ich olśniewać tym, co produkujemy. Nie, bo tutaj to nawet jak siedziałeś z lewej strony, to tutaj nie będzie tu położyć. No to papier, także poczekaj, krok po tu jest taka podłużna, ale to też co długopisy. Tego kurczaczka były, to nie. Ja się na kto, nowo, się pytam, jakie kształty. Nie, to nie zostawiałeś, a nie zgubiłeś nigdzie. A czy w którymś momencie bierzecie to pod uwagę, że rzucicie to masz swoje w domu. A co tam było w tej zaszczepce? Zajęcia i zajmiecie się tylko i wyłącznie produkcją czekolady? No szczerze mówiąc, na chwilę obecną trochę inaczej no, o tym myślimy. To znaczy, dostępność w domu, na pewno. Wszystkie zyski, które się pojawiają, reinwestować w jak znajdę, to będę dzwonić, ale działalności. Ja uważam, że ta sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, to, że my zawodowo mamy do domu jedź, sprawdzaj. Możemy sobie pozwolić na to, żeby te wszystkie zyski... No, ale nic ci po drodze nie wyjmuj z plecaka. Bo to wypada też. Nie, ja to bym od razu, jakbym zauważyła coś dziwnego, to ja dam znać, ale to nie ma. Na pewno byłoby mniej komfortowo, jeśli chodzi o samą produkcję, byłoby mniej komfortowo, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstwa, o rozwój naszej pracowni. To takie inne, nie. Chcemy przy tym pozostać. Teraz te papiery zbieram, właśnie tu zamę do kupy. Bo też to, czym się zajmujemy, to też jest nasza pasja, więc ciężko byłoby dokonywać wyboru pomiędzy... Co ty wyciągałeś? Jakie dokumenty? A te listy, te listy. Poczekaj, no i tylko są te listy, tak, te gruby jeden taki list. Większy i szybszy rozwój pracowni. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Na dupie to mi to już było, ale to jest moja kurtka. Krzysztof Podsiadło z firmy Jakub Piątkowski, czekolada. Dziękuję bardzo. Nie, to zawsze jest te moje zaszepki. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność klipowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy B. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo klipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Klipowita rozgrzewa, smakuje. Pytaj o klipowite w swojej aptece. Zdrowie. Cebula. I dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, no dobra, no to i nara, no jak to zrobić? To bezpieczny lek, który warto. A także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczną lek dołożonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężona.
ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Gdy mamy ciemno, jak umówimy, proszę Państwa. Ciemno, jak umówimy. Przestań! Bardzo liczę na to, że będziemy przynajmniej jeden nam pozdrowiony w górę. To Polskie Radio 24, zbliża się 16. Jaka pogoda jest tu w górach? No, no już śnieg zaczyna nam za oknami pruszyć. Na Podhalu, tak? Tak, już w Nowym Targu dzisiaj czas się pojawił śnieg. Już było wiarę. Kontrowersyjne hasła podczas Marszu Niepodległości jest komentarz przedstawiciela rządu. Nie popieramy tego rodzaju haseł. Pierwszy raz odbył się kongres inicjatyw pozarządowych. Społecznicy spotkali się w Warszawie. Nie przenoście swoich firm z Katalonii. Taki apel premier Hiszpanii kieruje do przedsiębiorców. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nie ma zgody na myślenie o wspólnocie narodowej w sensie etnicznym, mówi wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury dodaje, że rząd popiera myślenie narodowe w sensie narodu kulturowego. Wicepremier Gliński odniósł się do niektórych haseł na transparentach podczas wczorajszego Marszu Niepodległości